Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy kochani serdecznie, przed wami 52. już odcinek z serii levelowania nowego konta Fishing Planet. Ja jestem Yuken i dzisiaj powiem wam, czy warto iść na wyspę niebieskich krabów. Także zapraszam do oglądania, będzie to najkrótszy odcinek w historii. A więc moi drodzy, byliśmy w poprzednim odcinku na wyspie niebieskich krabów, jesteśmy tu nadal, byłem na 59 levelu. Jak widzicie, ten 59 level mam nadal i tak tego expa za dużo nie przybyło. No kasy też nie można powiedzieć, żeby dużo przybyło. No moi drodzy, jesteśmy na tej sobie tutaj miejscówce. O właśnie. Więc teraz tak, będziecie przy okazji widzieli, co tu się dzieje, a ja wam szybko powiem, co myślę. Słuchajcie, tak się dzieje, że się nic nie dzieje. Słuchajcie, wyspa niebieskich krabów. Fajnie zrobiona, bo jak widzicie, widoki są no przepiękne, są cudowne. Klimat jest niesamowity, miejscówka fajna, wszystko fajnie wygląda, podoba mi się. O, zobaczcie, ładne wiatraki, więc w tej kwestii polecam. No ale pytanie, czy samo to, że mapa jest zrobiona fajnie, to dla nas jest na tyle ważne, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy tutaj warto być? No nie, moi drodzy, według mnie zdecydowanie nie. I zaraz myślę, że się przekonacie na załączonym obrazku. Słuchajcie, wniosek mój bardzo prosty. Kiedy przyszedłem tu z Karpi, zapełniłem siatkę, widzieliście to w poprzednim odcinku, czułem się bardzo, bardzo rozczarowany i nadal czuję się rozczarowany, więc pod względem expa, pod względem kasy zdecydowanie nie ma sensu tutaj przychodzić. Jeśli chcecie sobie połowić trochę inne ryby, trochę się pobawić, trochę mieć odskoczni, to jak najbardziej tak, bo widzicie, klimat tej wyspy niebieskich krabów jest fajny. Natomiast ja, powiem wam szczerze, tutaj dołowię do pełnej siaty i idę, skoro już mam motorówkę, spróbujemy jednak z tym maku-maku i tam się troszeczkę pobawimy, bo tak. I teraz uzasadnię wam, dlaczego według mnie nie warto. Po pierwsze, ryby są całkowicie dziwaczne. Większość tych ryb jest dla mnie dziwaczna, nie czuję klimatu tych ryb, naprawdę nie czuję. Dziwaczne, kompletnie jakieś ufolutki, mutanty. Zobaczcie, co to za ryba w ogóle, jakaś chuda, długa, nie podoba mi się. Złowiliśmy sobie takiego medala, mamy za niego 2000 kasy, 1500 doświadczenia, nie jest to ani mało, ani dużo, bo akurat trafił nam się medal, ale naprawdę tu bardzo dużo trafia się jakichś takich zwyklaków, które dają 150, 250 expa. No i reasumując, moi drodzy, taka zapełniona 500-kilogramowa siatka, gdzie w niej nawet miałem unikata, jednego unikata 50-kilogramowego, no 50 kilo zajął w tej siatce, jakby nie patrzeć, czyli 1/10 całej siatki. Ten unikat dał mi wtedy, pamiętam, 7000 kasy i 7000 expa. No był to jedyny unikat, który powiedzmy, że oddał. No ale jeden unikat wiosny nie czyni. I reasumując, wyobraźcie sobie, że 500-kilogramowa zapełniona siatka daje nam około 40 tysięcy kasy, czyli według mnie bardzo mało. Tego expa to już nie mówię, bo sami widzicie, jak to wolno idzie. Przykładowo, taka 500-kilogramowa siatka na karpiach, na Weeping Willow, gdzie były unikaty, gdzie były medale w tej siatce, spokojnie tam 100 tysięcy mogłem wyciągnąć. Jak się oczywiście nie sprężałem i były też zwyklaki, no to te 80 tysięcy do siatki kasy, oczywiście mówimy o kasie, można było wyciągnąć. Expa to już nie mówię, bo szło też to bardzo, bardzo ładnie na karpiach. I co ciekawe, moi drodzy, niestety, wyspę niebieskich krabów w tym momencie mogę porównać do na przykład Michigan, do szczupaków, bo wyobraźcie sobie, jak łowiliśmy muskie gołe, to na siatce 300-kilogramowej, ja wtedy nie miałem 500-kilogramowej siatki, tylko 300 kilo siatka była. Na takiej siatce, słuchajcie, i na takiej siateczce 300-kilogramowej spokojnie wyciągałem te 40 tysięcy kasy. Expa też było bardzo, bardzo ładnie. Więc uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej i na tym będę już kończyć, bo ja zwinę swoje manatki i idę do maku-maku, tam noperu, tam sobie z motorówki połowimy, bo oczywiście mamy bardzo słaby sprzęt, żeby łowić z brzegu, więc będziemy łowić z motorówki prawdopodobnie na spławik, ale być może, bo już mamy troszkę uzbieranych pieniędzy, więc jeszcze sobie kupię jakiś spinning dla rozrywki, żeby nie było zbyt nudno z tym spławikiem, to już sobie kupię też jakiś spinning. Tu na pewno tego spinningu mi bardzo brakuje, bo chętnie bym sobie porzucał. No nie mamy wędki spinningowej, bo robiliśmy porządki. No i zobaczcie, taki zwyklak nam się trafił. Wyszedł on szybko, no ale to mamy niecałe 400 doświadczenia. No niby ktoś powie 1000, to nie jest mało.
Ale jeżeli zbierzecie to wszystko do całej siaty, to naprawdę to nie wychodzi wcale tak fajnie. No teraz wam nie pokażę, bo nie mam tej siaty zapełnionej, ale widzieliście to w poprzednim odcinku, jak podsumowanie siaty wam pokazałem. Widzieliście też w poprzednim odcinku, jak miałem mieszane uczucia i próbowałem temu zbiornikowi, temu łowisku dać jakąś szansę, bo mi się podoba, bo jest naprawdę to fajnie zrobione. Fajna mapa, taka naprawdę przyjemna, bardzo, bardzo rozbudowana, ale coś tu ewidentnie poszło nie tak, bo raz na jakiś czas trafisz tylko unikata, a jeden unikat tak naprawdę no wiosny nie czyni. Trzeba gdzieś tam w innych miejscówkach daleko rzucać, może rzeczywiście łowić z motorówki, ale tutaj to nie kręci kompletnie, więc ja stąd manatki swoje zawijam i podsumowanie jest takie, że jeśli chcesz sobie po prostu zrobić oderwanie od czegoś innego, to jak najbardziej polecam, miejscówka jest fajna, ale jeśli mielibyśmy to porównywać do Weeping Willow, do Carpi, czy mielibyśmy to porównywać, moi drodzy, do chociażby nawet szczupaków na Michigan, to zdecydowanie pod względem kasy, pod względem expa nie polecam, nie opłaca się ani pod względem expa, ani pod względem kasy. No, mniej więcej parę rybek wam wyciągnąłem i sami też widzicie, że trochę są takie przerwy między, no są cisze, mimo że mamy szczyt tak naprawdę brań, totalny szczyt brań, to jest totalna cisza. No i kolejny zwyklaczek, 280 doświadczenia, to wam właśnie chciałem, moi drodzy, pokazać i przypomnieć, że no tyle za zwykłego karpia nie dostajecie tak naprawdę. Za jakiś tam się zwyklaczek karp trafi, to gdzie generalnie na Weeping Willow, jak nęciliśmy, no to tak naprawdę siata unikatów i medali to była pewna, to jakiś czas się tylko zwyklaczek trafił i na pewno no kasa tam była przyzwoita. Także fajna miejscówka, ale nie będę tutaj dłużej łowić. Może kiedyś sobie wrócimy. Aha, i co do potwora, bo mówiłem, że będziemy potwora łapać, to co do potwora, to jest popierdółka, moi drodzy, a nie potwór, bo on ma tam z 5 kilo bodajże. Także, czy tam nie wiem ile ma, ale bardzo mało, tak sobie przypomniałem. Także to nie jest żaden potwór, tu nawet expa za dużo nie dostaniecie na tym potworze. Także nawet wam powiem szczerze, tego jakiegoś tam dziwnego potwora tutaj mi się kompletnie łapać nie chce. Ostatnia rybka, ale to już nie będzie rybka dla widza, no bo tutaj te rybki to naprawdę rzadko trafi się unikat. Wędki dają radę. Jeżeli tutaj byście pytali, czy te wędki, które mamy, dają radę, to tak, z tymi rybami, nawet jak 50 jakaś ci unikat strzeli, troszkę się pobawisz, ale radę dasz. Bez problemu. Nie ma najmniejszego problemu. Wędki dają radę. Natomiast ja chyba nie daję rady, żeby w takiej monotonii właśnie tutaj być w szczytach nie biorą. W nocy te ryby oczywiście coś tam biorą. Zobaczcie, kolejny jakiś zwyklaczek nam się trafił, aluba. Albuła właściwie, tak? 66 doświadczenia. No to co to jest za doświadczenie, moi drodzy? Już wędki będę zwijał i będę się z tym żegnał. Tutaj może nam coś większego wyskoczyło. Wyskoczył może jakiś medal. To zobaczycie, ale nawet to chyba medal nie będzie. Nie będzie medal, okej. Okay. No to taki medal 1500. No okej, okay, 2000 kasy. Natomiast, no wiecie, no szału nie ma, tyłka nie urywa. Także ja się z tą lokalizacją, moi drodzy, będę jak najbardziej żegnał. Z wami również się będę żegnał i zaproszę was do następnego odcinka, w którym będziemy już... O, może jeszcze rybka? Do następnego odcinka, w którym, moi drodzy, będziemy już śmiało z motorówki, bo mamy słaby sprzęt, zwiedzali Maku. Oczywiście swoją drogą za chwilę ten odcinek zaczynam nagrywać. Także dzięki za oglądanie. Fajnie będzie, jak zostawisz jakiś komentarz, łapkę w górę, czy udostępnisz tę całą playlistę z levelowania konta swoim znajomym, bo pamiętaj, codziennie o 16 wlatuje nowy odcinek z levelowania konta. Codziennie. Także trzymaj się. Cześć.